Danuta Martyniuk, żona gwiazdy disco polo Zenona Martyniuka, jest otwarta w kwestii zabiegów upiększających, które przeszła. W jednym z wywiadów przyznała, że przeszła stymulację tkankową, lifting twarzy i operację nosa. Zdradziła również, że ma jeszcze inne plany związane z poprawą swojego wyglądu. Danuta Martyniuk podjęła decyzję o poprawie swojego zdrowia i sylwetki, rezygnując z jedzenia słodyczy oraz podejmując aktywność fizyczną. W efekcie w kwietniu gwiazda wyznała, że schudła już 20 kg. Jej metamorfoza przyciągnęła uwagę mediów i fanów. Danuta Martyniuk jest również otwarta na temat swojego wyglądu i udostępnia szczegóły swojej drogi do poprawy samopoczucia i wyglądu w mediach społecznościowych. Para Martyniuków ma także wiele planów związanych z podróżami. Planują wyjazd do Paryża oraz dłuższą podróż do Stanów Zjednoczonych. Wyjazdy te są związane z publicznymi wystąpieniami Danuty Martyniuk, która jest celebrytką. Dodatkowo, Danuta Martyniuk ujawniła, że ma ważne wydarzenie w planach. Będzie uczestniczyć w dużym wydarzeniu modowym, gdzie zaprezentuje kreację projektu Marzeny Kuleszy. Suknia, którą będzie nosić, została ręcznie haftowana przez zdolną lekarkę, która pasjonuje się modą. Wydarzenie to odbędzie się w pałacu w Krotoszycach na Dolnym Śląsku. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.